Naprawa elementu karoserii samochodowej z blachy stalowej. Przed przystąpieniem do naprawy należy przygotować pomieszczenie, w którym będzie ta naprawa przeprowadzana. Powinniśmy zamieść i odkurzyć podłogę. Warto również zwilżyć podłogę wodą i rozłożyć na niej folię lakierniczą. Pojazd należy umyć, zwracając szczególną uwagę na miejsca, które będą naprawiane. Na filmie pokazane jest typowe uszkodzenie błotnika. Widać wyraźne odpryski lakieru i ślady korozji. Naprawiany element odtłuszczamy za pomocą czyściwa technicznego i zmywacza Autofil. Przy tej czynności należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, odtłuszczamy nie tylko miejsce naprawy, ale również strefę sąsiadującą. Po drugie, zaraz po nałożeniu odtłuszczacza usunąć go suchym czyściwem. Po odtłuszczeniu przystępujemy do maskowania. Do tego służą nam taśma lakiernicza Autofit, folia bądź papier maskujący. W przypadku, gdy naprawa będzie przeprowadzana na elemencie bez jego demontażu, maskowanie przeprowadzamy w sposób pokazany na filmie. Maskowanie jest bardzo ważne, bo zapobiega zabrudzeniu elementów nienaprawianych. Zakładając kombinezon lakierniczy i ochraniacze na obuwie, zwiększamy komfort pracy. Po odtłuszczeniu i osuszeniu rozszlifowujemy uszkodzenie za pomocą klocka szlifierskiego i papierów ściernych Autofit o granulacji P150, a następnie P240. Rozszlifowanie polega na usunięciu starej powłoki lakierniczej z miejsca bezpośrednio naprawianego oraz ewentualnych śladów korozji. Strefę sąsiadującą z naprawianym miejscem matujemy papierem ściernym Autofit o granulacji P320. Miejsca trudno dostępne matujemy gąbką Autofit P400. Następnie ponownie odtłuszczamy zmywaczem Autofit i osuszamy suchym czyściwem. Do napraw elementów karoserii samochodowej z blachy stalowej możemy użyć kilku rodzajów szpachlówek. W tym przypadku użyliśmy szpachlówki uniwersalnej Autofit Multi. Szpachlówkę przed użyciem mieszamy do uzyskania jednorodnej substancji. Następnie żądaną ilość szpachlówki odmierzamy na szpachelce, obok wyciskając utwardzacz w proporcji 100 do 3. W praktyce robimy to tak, jak zostało pokazane na filmie. Dokładnie mieszamy oba składniki, aż do uzyskania jednorodnego koloru mieszaniny. Jednorazowo nie należy przygotowywać więcej szpachlówki niż przewidujemy do użycia, ponieważ czas przydatności do użycia gotowej mieszanki to maksymalnie 5 minut. Nakładamy szpachlówkę na uszkodzone miejsca w celu uzupełnienia ubytków, jednocześnie starając się odtworzyć kształt naprawianego elementu. Nałożoną szpachlówkę pozostawiamy do pełnego utwardzenia na około 30 minut. Użyte do szpachlowania szpachelki należy niezwłocznie umyć zmywaczem Autofit, co pozwoli na ich ponowne wykorzystanie. Po utwardzeniu się szpachlówki przystępujemy do jej szlifowania, odtwarzając pierwotny kształt naprawionego elementu. Do tego celu stosujemy klocek szlifierski i papiery ścierne Autofit o granulacji P150, a następnie P240 i kończymy na P320. Po szlifowaniu sprawdzamy, czy szpachlowana powierzchnia jest idealnie gładka i równa. Jeśli nie, powtarzamy czynność szpachlowania i szlifowania, aż do uzyskania idealnie gładkiej i równej powierzchni. Za pomocą czyściwa technicznego usuwamy pył powstały w procesie szlifowania, następnie odtłuszczamy naprawiany element zmywaczem Autofit. Przystępujemy do podkładowania. Podkład Autofit przed użyciem dokładnie mieszamy, wstrząsając przez kilka minut pojemnikiem. Podkład Autofit natryskujemy również kilka centymetrów poza uszkodzone miejsce w maksymalnie 3 warstwach natryskiwanych co około 5 do 7 minut. Podkład nakładamy w cienkich warstwach, unikając w ten sposób zacieków. Pozostawiamy do wyschnięcia na około 30 minut. Po wyschnięciu podkładu przystępujemy do jego szlifowania. Używamy do tego gąbki ściernej Autofit o gradacji P400, a następnie strefę zapodkładowaną oraz strefę sąsiadującą matujemy gąbką Autofit o granulacji P600 technologii Namoka. Zmatowaną powierzchnię odtłuszczamy zmywaczem Autofit i osuszamy czyściwem. Następnie przygotowujemy element do nałożenia bazy koloryzującej, usuwając pyłki za pomocą ściereczki antystatycznej Autofit. Bazę koloryzującą przed użyciem dokładnie mieszamy, wstrząsając przez kilka minut pojemnikiem. Bazę natryskujemy w 2 do 3 warstwach, aż do całkowitego pokrycia, stosując 7-minutowe przerwy między poszczególnymi warstwami.
Należy zwrócić uwagę na to, aby każda kolejna warstwa pokrywała coraz większą powierzchnię, a także na to, aby bazę nakładać w cienkich warstwach, unikając w ten sposób zacieku. Kiedy ostatnia warstwa bazy koloryzującej stanie się matowa, możemy przystąpić do nakładania lakieru bezbarwnego. Lakier bezbarwny przed użyciem dokładnie mieszamy, wstrząsając przez kilka minut pojemnikiem. Lakier natryskujemy w 2-3 warstwach, stosując 7-minutowe przerwy między poszczególnymi warstwami. Nakładamy go w cienkich warstwach, unikając w ten sposób zacieku. Z uwagi na to, że naprawiana była tylko część elementu, widoczna będzie różnica na łączeniu starego i nowego lakieru bezbarwnego. W celu zniwelowania tej różnicy stosujemy środek Blender Autofit. Rozpylamy go w cienkich warstwach na granicy starego i nowego lakieru, natychmiast po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego. Po nałożeniu blendera należy pozostawić pojazd na 15 minut, a następnie bardzo uważnie usunąć maskowanie. Pełne utwardzenie nowej powłoki jest zależne od warunków atmosferycznych. Dla bezpieczeństwa należy pozostawić pojazd na 24 godziny. Polerować można po 72 godzinach.